Radio Dzień dobry, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie publiczność w studiu imienia Romany Bobrowskiej wszystkich tych państwa, którzy oglądają nas przez internet w kolejnym wakacyjnym tym razem wydaniu sądu nad książką. Dziś naszymi gośćmi krytykami, recenzentami, którzy osądzą nasze książki, są dr Bogusława Bodzioch-Bryła, Adam Wideman, współprowadzi program Dariusz Kawa z Instytutu Książki. Witam państwa serdecznie. Krótka charakterystyka naszych gości, którzy już w sądzie nad książką występowali, dr Bogusława Bodzioch-Bryła, krytyk literacki, historyk literatury, medioznawca, Adam Wideman, poeta, eseista, Tłumacz, krytyk literacki i muzyczny, laureat między innymi Nagrody Kościelskich. Dzisiaj omawiać będziemy nie tomy poetyckie, a książki prozatorskie, tak się złożyło. Trzy pozycje. Jakub Żulczyk w Psów. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Świat Książki. Weronika Gogola, debiut autorki zatytułowany po trochu książkowe klimaty książkę wydały oraz Robert Pucek 17 zwierząt wydawnictwo czarne i myślę, że zaczniemy od debiutantki Weronika Gogola, bardzo młoda autorka, urodzona w 1988 roku w Nowym Sączu, wyrastała w Olszynach pod Tarnowem, którym to właśnie swój debiut prozatorski postanowiła poświęcić. Tłumaczy ze słowackiego i ukraińskiego jest, skończyła z nas. Ukrainoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. I Jest to książka o dorastaniu na wsi w latach dziewięćdziesiątych, ale to książka też o śmierci, którą otwiera ludowa pieśń żałobna żegnam cię, mój świecie miły śmierci, która na wsi jest oswojona. Zmarli przed pogrzebem, trzymani są w domu. W domu też często umierają, żegnają się z nimi najbliżsi. Właściwie w każdym rozdziale tej książki, który jest 12, jak 12 zwrotek tej pieśni o śmierci, ktoś umiera. Narratorka, jak sama mówię, obdarzona jest pamięcią absolutną i przywołuje też bardzo wiele takich szczegółów drobnych wydarzeń ze swojego dzieciństwa, opisując świat swojej rodziny, opisuje dziadków, pradziadków, rodziców, ciotki, wujków. Właśnie ta książka. Tak, zgodnie z tytułem stworzona jest rzeczywiście po trochu. Składa się z takich malutkich fragmentów, które tworzą ten świat przedstawiony, A autorka rzeczywiście potrafi się dziwić światu. Dla mnie to taka książka bezpretensjonalna pełna poczucia humoru i yy, tak jak pisze tutaj Justyna Sobolewska, cieszę się, że po gugałach Wioletty Grzegorzewskiej pojawił się taki nowy, mocny głos w literaturze. Tak mówi Justyna Sobolewska. Rozmawiałam z autorką, która twierdzi, że pisała tę książkę zupełnie niezależnie od Wioletty Grzegorzewskiej, tak, ponieważ zaczęła ją pisać już wcześniej. Jak państwo oceniacie? Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście bardzo dobry głos w polskiej literaturze i dobry debiut. Potem możemy porozmawiać też o tym, w jakie ona się nurty wpisuje, bo to jest taka książka, która rzeczywiście jakoś tak jest osadzona też w tym, co teraz się w Polsce pisze i w Polsce się wydaje. A, tak, jest to bardzo dobry i mocny debiut, niewątpliwie. I ja się o tym przekonałam. Mniej więcej w połowie powieści, bo na początku miałam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z czymś w rodzaju takiego Kilimu, makatki, może trochę za sprawą okładki, która sugeruje takie uporządkowanie, ale dość płaskiej makatki, płaskiego Kilimu jak to Kilim. Natomiast w, w połowie, gdzieś w okolicach połowy, w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, co go Gola tak naprawdę robi, jaką figurę realizuje, komponuje um, i jak się zachowuje, no, ta książka mnie zachwyciła, bo mamy tutaj do czynienia z jednej strony właśnie z czymś w rodzaju takiej makatki kilimu, um, z drugiej strony Gogola zachowuje się trochę jak um, taka wiedźma siedząca przy krosnach, tkająca, jednocześnie opowiadająca. Oczywiście to słowo wiedźma ma tutaj konotację nie wyłącznie negatywne, nawet powiedziałabym, że, że pozytywne, wiedźma, czyli ta, która wie, ta, która wie więcej. Zresztą, zresztą ten motyw samowiedzy, czy też jakiegoś takiego głębszego przeczucia wiedzy pogłębionej, szerszej, pojawia się bardzo często w, w tej powieści. Bohaterka, narratorka, bo mamy tutaj do czynienia z prozą, z powieścią pisaną w narracji Pamiętnikarskiej, czuje, że jest trochę inna, Czuję, że mimo, że jest osadzona w tej społeczności, o której pisze, to jednak troszeczkę od niej odstaje, że wie więcej, czuje więcej, potrafi rzucić urok. A ten motyw, właśnie taki, wiedźmy, jest tutaj konsekwentnie prowadzony. Wiedźmy dodajmy dorastającej, bo tutaj tak. tą narratorką jest w zasadzie dziewczynka do, dorastająca. Tak, jeszcze po trzecie, bo, bo po pierwsze kilim makatka, po drugie ta wiedźma tkająca, która wie więcej, a po trzecie mamy tutaj do czynienia jeszcze z czymś w rodzaju, no, nie jest to motto, jest to pieśń poprzedzająca całość, pieśń żałobna. Żegnam cię mój świecie wesoły. Pieśń składająca się z dwunastu strof, tak jak 12 miesięcy w roku, tak jak dwanaście godzin w dobie, czyli jakby Sugeruje to jakąś holistyczność, jakąś całość, całościowość, przywiązanie do natury, przywiązanie do ziemi, przywiązanie do tego, w czym bohaterka, narratorka, autorka się wychowała i czemu chce dać świadectwo. Czyli mamy tutaj do czynienia z pieśniarką żałobną, która snuje nie tylko narrację ustną, ale również oddaje hołd za pomocą pieśni najbliższym członkom swojej rodziny, którzy Kolejno odchodzą. Ostatnie, ostatnia, dwunasta część zostaje pusta. No, domyślamy się dlaczego. Mm. Adam Wideman, wydaje mi się, że tobie też taki nurt jest bliski. Nurt w literaturze. Mm, no właśnie, ja czytałem tę książkę w kontekście prozy polskiej nurtu wiejskiego, całej dwudziestowiecznej prozy nurtu wiejskiego, której Momentem założycielskim jest życiorys własny robotnika Jakuba Wojciechowskiego. I zachodzą tu liczne zbieżności. Przede wszystkim można Gogoli postawić ten sam zarzut, który stawiano Wojciechowskiemu, że on pisze absolutnie to wszystko, co sobie przypomina. Że mamy tam nadmiar wiedzy, nadmiar szczegółów, które w zasadzie są nieistotne. I mało tego I... mogą być troszeczkę drażniące, ponieważ od. Pamiętamy z przeszłości bardzo wiele oczywiście interesujących wątków. Natomiast w przypadku Gogoli, ta przeszłość tej dziewczynki, dziewczyny autorki, to są lata 90., które wszyscy doskonale tutaj jak jesteśmy pamiętamy. I to są takie rzeczy jak Guma Turbo albo Pokémony, tak? No tak, ale na przykład moda na karpatkę, prawda? Już zdążyliśmy zapomnieć w ogóle o tym, że istniał taki wypiek a Tymczasem ona to pamięta. Są takie szczegóły wzruszające, oczywiście, ale, ale mnóstwo, jest, mnóstwo jest takich elementów redundantnych, które można by spokojnie usunąć. Natomiast tym, co mnie szczególnie drażniło w tej książce, i to zwłaszcza w początkowych partiach, jest ten język reporterski, którym ona operuje. O ile, o ile właśnie Wojciechowski. Był tym ojcem, założycielem języka pisarza wiejskiego, który, który pisze rzeczywiście takim językiem, jaki na wsi się ukonstytuował, i, i to kontynuowali inni pisarze, tacy jak Wiesław Myśliwski, Marian Pilot. Edward Redliński. Ja myślę, że nie ma. Gogola nie ma takich ambicji, mm. w ogóle nie ma takich no właśnie ambicji. Jej ten styl jest celowo naiwny, taki, jakim pisze rzeczywiście kilkuletnie dziecko, a potem nie, nie no pis pisz jako, inteligent... jako, jako dwunastolatka. Nie jest to wystylizowane, jest to wystylizowane, natomiast mm. ja uważam, że całkiem udatnie ona to robi. Od pewnego momentu to już się robi udatne. Na początku jest drażniący po prostu ten język jest absolutnie płaski. To, to nie jest. Za chwileczkę. Czy ja uważam, język, że nie ma którym... takich ambicji ona jak myśliwski. Absolutnie. No dobrze, no ale dlaczego nie ma? Mogłaby mieć a, a dlaczego by miała mieć? Ona, to jest książka o dorastaniu i, i, i taka książka feministyczna. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo ona jest bardzo świadoma. Tutaj właśnie pani Bodziech Bryła wspomniała o tym, że to jest taki głos dziewczynki, która wie, że odbiega od tej rzeczywistości czy od tego środowiska, ona sobie zdaje z tego sprawę, ale jest w tym konsekwentna. Ona nie poddaje się na przykład tym chłopakom, czy chce wyjść ze swojej roli, mówiąc, że dziewczynkom jest zawsze trudniej. Także uważam, że to też jest tutaj cenne, jak ona pokazuje. te dywagacje damsko-męskie... Ale bardzo proszę, bardzo proszę, uważam, że taka jest idea naszego programu, że słuchacze, nasza publiczność może się włączać do dyskusji. Już podchodzę z mikrofonem. Dobre. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że to, co pan doktor powiedział o tej sztuczności języka, który jest. Nie po... jestem doktorem. No prawie, i... prawie. Języka odbiegającego od języka, który u, u, ukonstytuował się na wsi. Ja jestem ze wsi. Proszę państwa, ten przemijający się w literaturze wiejskiej, polskiej, powojennej obraz języka, który się ukonstytuował na wsi, to jest czysta fikcja literacka. Od lat 80. język wsi. Poza gwarami nie różni się od języka miejskiego. To, że to jest w ogóle szerszy problem, że wieś jest opisywana z reguły przez, i to od XIX wieku, przez osoby we wsi nieuczestniczącej, niezakorzenione, nie, nie, nie powoduje, że funkcjonuje mnóstwo mitów, tak samo jak to, że spodziewamy się, że język wiejski będzie inny. Nie. W tej chwili język konstytuują nawet na wsi nie relacje ze starszymi ludźmi, nie pasienie krów, krów, owiec czy wspólna praca, ale konstytuuje telewizja, internet i radio. I to jest proces, który trwa od lat 70., więc oczekiwanie, że autentyczny język będzie inny, jest naiwne. Ta autorka pisze językiem reporterskim, bo dziecko lat 90. Takim sposobem opisywania świata przesiąknęło, niezależnie od tym, gdzie się wychowywało. Tym bardziej, że temu naturalnemu, ja się tutaj upieram, językowi towarzyszy opis tej topografii rzeczywistości, w której ona żyje. To nie jest wieś składająca się tylko i wyłącznie z sielskich obrazków, tylko to jest wieś, w której funkcjonuje szklanka z orkoroku, funkcjonują mody, które się pojawiają od roku 1989, a nawet wcześniej i one się zmieniają. Cappuccino z torebki, zielony piecyk do pieczenia ciasta, który musiała mieć każda gospodyni zakupiony gdzieś na targu, a od Rosjan, bo był lepszy, czyli jakby to zabrudzenie, to prodi, prodicz, tak? Co, coś, coś w tym Prodisz. stylu. Prodicz. Prodicz. Tak Więc na całość obrazu tej rzeczywistości składa się zarówno to, co czysto, można było powiedzieć, no, sielskie, wiejskie, jak i to, co. Wynika z zanieczyszczenia tej kultury, chociaż nie wiem, czy to słowo zanieczyszczenie jest tutaj adekwatne, poprzez mody. Obraz polskiej transformacji. Obraz, tak, dokładnie, obraz polskiej transformacji. Tak czy inaczej, ja bym obstawał przy tym, że literatura jest mitografią. Nie twierdzę, że cała polska proza nurtu wiejskiego jest pisana autentycznym językiem wsi. Chodzi o to, że ci pisarze podjęli pewien trud stworzenia właśnie takiego języka, który byłby językiem wsi, no właśnie, wykreowanej. Wsi, która jest, jest konstruktem literackim i w jakiś tam sposób zaczęła funkcjonować w naszych umysłach. Akurat autorka książki Po Trochu absolutnie do tej tradycji nie nawiązuje. Ona rzeczywiście. No, posługuje się językiem telewizyjnym, co zresztą można również powiedzieć o Jakubie Żulczyku. W tej chwili, jak gdyby wszelkie poszukiwania językowe w literaturze są zarzucone w tej literaturze mainstreamowej. I niestety w tej książce mamy do czynienia z czymś takim. Że jest to język, który mógłby opisywać jakąkolwiek rzeczywistość, ja myślę, że... również mongolską, również nie wiem, amerykańską. Ale jest to po język prostu, tej dziewczyny. Po prostu jest to język przeźroczysty. Chociaż ona hmm. cytuje też całkiem udatnie tą, tą gwarę olszyńską. Pojawiają się tam takie fragmenty, kiedy ona przytacza. No właśnie, ale, ale, ale ona przytacza to na zasadzie takiego rodzynka. Nie, ja myślę, że my wszyscy, że my wszyscy te gwary też znamy, ponieważ są to Olszyny pod Tarnowem, jest to małopolskie i rzeczywiście mam wrażenie, że już takiego języka. Oczywiście wiem, o czym ty mówisz, natomiast to, co tutaj pan powiedział, że nie ma już. Takiego czystego języka czy czas, czystego dialektu, to to wszystko jest bardzo wymieszane. Nie, nie, ci, ja, ci ci nie nawet wiejscy ludzie nie, 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 chyba nie są w stanie mówić taką czystą gwarą już. Absolutnie nie, nie domagam się dialektu. Domagam się tylko tego, żeby był to język literacki, który jest zauważalny. Nie. On jest zauważalny jedynie od strony właśnie swojej absolutnej prostoty, tego, że tam nie ma zdań złożonych w zasadzie. No trudno, żeby to, dziecko właśnie mówiło w taki mm, sposób. Ale nie, tego nie mówi dziecko, to, to mówi studentka powiedzmy. No ale to, to, mówi studentka to jest, jako ale to, to nawiązuje do tradycji ludowej, do tradycji tej pieśni od której się przekaz... zaczyna. No, no przekazywanych no. ustnie. Ten jakby obraz dziadka, który siedzi sobie gdzieś tam na, na zydelku i opowiada. I Opowiada krótkie historie, zmieniając te historie, zmieniając no, te fabuły. To ale... jest wszystko nawiązanie do, do języka mówionego, dlatego te zdania nie mogą być wielokrotnie złożonymi okresami składniowymi. Także to nie wynika z nieumiejętności Weroniki Gogoli, tylko z świadomej no, czystylizacji, czy też próby zarejestrowania tego, w jaki sposób ludzie mówią. movam Po prostu potoczną. To ja, ja... niestety też mówi językiem telewizyjnym, mimo że ma wtedy 70 lat i wychował się w zupełnie innych czasach. I to ja podrzucę jeszcze dwa problemy do, do, do dyskusji czy do wymiany zdań. Pierwszym jest właśnie ten, o to, o czym już trochę wspomnieliśmy, czyli ta mitologizacja lat 90. która mnie osobiście tak do końca nie, nie przekonuje, bo ja mam wrażenie, że tej tandety nie ma co podnosić do rangi mitu. Natomiast drugi, druga sprawa to jest Kwestia no tej fascynacji śmiercią, bo ta fascynacja śmiercią tutaj ewidentnie jest widoczna i ona też jest tutaj jakby bardzo ważnym problemem, jakby do omówienia i do strzygnięcia, na czym ona tutaj dokładnie polega. Do tego jeszcze nie zdążyłem dojść. Przedaż. Musimy, musimy, musimy. Mamy trzy książki do omówienia. Tak, tak, zaraz, Jedną, zaraz skończymy. I godzinę. No Mam jeszcze taki jeden drobny zarzut, bo mówiliśmy o tej pieśni żałobnej, która rozpoczyna książkę. Wieś, która I... pochodzi z jakiegoś modle... modlitewnika. modlitewnika. Ona ma 12 strof jest 12 rozdziałów książki. Niestety, ale ja nie zauważyłem żadnej równoległości między strofami tej pieśni, a tymi rozdziałami. Także to jest troszkę taka właśnie znowu ozdoba. Chwyt literacki. Taki chwyt, który właśnie nie został literacko wykorzystany. Bo gdyby ona nawet zmieniła kolejność tych strof, to wówczas one by odpowiadały nawet niektórym rozdziałom. Ale, no ale to wszystko właśnie takie jest niby przylega, ale odchodzi. Jak jakaś skórka z chlebka nieudanego. Natomiast bardzo mi się podoba to, w jaki sposób właśnie stosunek tej narratorki do śmierci ewoluuje w tej książce, jak staje się coraz głębszy. Bo w tych początkowych rozdziałach właśnie ta śmierć się pojawia, a ona jest taka jakby niezauważalna. Zaczyna Można się od być... pożaru, gimnęć. Zaczyna się od pożaru, później umiera kuska, później umiera jakaś taka babcia przyszywana, i tak dalej, i tak dalej. Aż w od, końcu od dalszych zaczynają umierać osoby mhm, i rzeczywiście. Ona się oswaja poprzez te kolejne śmierci. No właśnie, nie, ona się odswaja. Najpierw, najpierw traktuje śmierć jako absolutnie naturalny element rzeczywistości, a później stopniowo zaczyna sobie uświadamiać pewne aspekty śmierci, które, które również redefiniuje sobie. Bo, Myślę, że to też związane bardzo, z dojrzewaniem. Inaczej jednak dziecko postrzega śmierć. Ona no jest właśnie też o, to coraz chodzi, o to chodzi. I, I to jest psychologicznie bardzo dobrze przeprowadzone, w sposób nienatrętny. To mi się tutaj podoba. I, no i urocze, takie w zasadzie wzruszające są, są też szczegóły właśnie nie, nie rytuałów, niezwyczajów towarzyszących śmierci, tylko. Szczegóły zachowań ludzkich, takich zupełnie przypadkowych, nerwowych, jak to zjedzenie kanapki przed obejrzeniem zwok ojca, to są takie rzeczy, które się rzadko spotykają w literaturze i one są tutaj literacko świeże. No, ja bym tylko dodała tyle, że nie sposób oczekiwać od kolejnych części tej powieści, a nawiązanie jakiegoś takiego równoległego do pieśni, która się pojawia na wstępie, ponieważ pieśń jest czymś w rodzaju po pierwsze może inspiracji do podjęcia tego tematu, po drugie też chyba zasugerowania, w jakim kontekście tę powieść interpretować, bo jest to pieśń właśnie żałobna jest to pieśń żałobna i ona porządkuje pewne sprawy tak jak później w sposób uporządkowany dzieją się te kolejne wydarzenia z życia bohaterki Myślę, że przejdziemy. Dalej. Ja myślę, że tak, że tutaj można by się też pokusić o porównania na przykład z rzeczami, których nie wyrzuciłem. Marcina Wich, to też książka niedawno wydana właśnie. Biało-Także Grzegorzewska, Google, które Google y były właśnie. Podobna tematyka, mm. tylko jakby inny, inny rejon. Jura Krakowsko-Częstochowska. Oprócz tego tutaj ksiądz Baka. Ksiądz nominowana do, do Bukera, przypomnijmy Grzegorzewska, tak, tak. międzynarodowego I Bukera. Również do barokowej poezji Józefa Baki, gdzie powaga śmierć łączy się z. Śmie ze śmiechem, prawda? I śmie no, no, taka jest nie, też nie, ta nie, groteska. To jest taka groteska zresztą niezamierzona przez księdza ja nie, wiem, ja nie wiem, czy to jest groteska w przypadku Gogoli. Tutaj mamy i śmiech, i płacz, natomiast nie powstaje nam z tego groteska. To nie jest obraz groteskowy, to jest obraz momentami żewny, momentami wzruszający, momentami prawdziwy, momentami sztuczny, ponieważ czasami bohaterka nie jest w stanie Znać pewnych faktów na zasadzie przeżycia ich, tylko z narracji, z opowieści czyjeś, więc to na pewno nie jest tak wiarygodne. Natomiast nie powstaje nam z tego kategoria groteski, przynajmniej mnie się tak wydaje. Na pewno rzecz godna odnotowania i przeczytania. Ja jestem ciekawa kolejnej książki Weroniki Gogoli. To chyba troszeczkę na nią poczekamy, chociaż nie wiadomo, jaki autorka ma. Czy Państwo jeszcze popisanie. chcieliby tutaj od razu zabrać głos spontanicznie w związku z książką Po trochu, Weroniki Gogoli, czy, czy porozmawiamy później? To w takim razie przechodzimy do naszej kolejnej tak, propozycji Dariusz Kawa. Mo można powiedzieć, że wyjeżdżamy ze wsi, przyjeżdżamy do Małego Miasteczka. Jakub żółczyk wzgórze psów autora chyba już też. Przedstawiać powoli nie trzeba, ponieważ jego popularność z roku na rok, a w zasadzie z każdą kolejną książką rośnie. Dziennikarz, publicysta, współpracownik no, kilkunastu czasopism zaczynał książkami takimi jak Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości, Radio Armageddon. Książka w pewnych środowiskach uznana za kultową, jak niektórzy krytycy pisali pierwszą powieść Emo, czy o nurcie, czy o ideologii Emo, nie wiem jak to do końca nazwać. Potem przyszły kolejne bestsellery, aż do dwóch ostatnich, czyli właśnie Ślepnąc od świateł, i ostatnia książka w wzgórze psów. Mamy tutaj do czynienia z thrillerem, z książką, która przedstawia dwoje głównych bohaterów. Przede wszystkim są to trzydziestolatkowie z kredytem, którego nie są w stanie spłacić, z jakoś całkowicie niepoukładanym. Życiem. Główny bohater Mikołaj jest pisarzem, ale pisarzem, który wydał tylko jedną dobrą książkę i potem długo, długo nic. Zaś jego żona Justyna jest dziennikarką, ale niestety traci pracę w tym swoim, swoim dzienniku. I wyjeżdżają na prowincję, właśnie do miasteczka Zyborg. I to jest miasteczko przesiąknięte złem, przesiąknięte złem, agresją, jakąś taką złą energią. I na, tej, na tych 850 stronach potężna, potężna powieść. To zło praktycznie się wylewa. Można się tak sobie to wyobrazić, że gdybyśmy otworzyli tę książkę, to po prostu to zło nas zaleje. Tutaj wszystko praktycznie jest okraszone takimi negatywnymi emocjami. Ja chciałem zapytać naszych krytyków: od tego wyjść, dobrze się spało po przeczytaniu tej książki? Może teraz ja pierwszy. Ona jest rzeczywiście niesłychanie sugestywna. I o ile tego typu powieści to nie są powieści, które ja zwykle czytam i których bym sobie życzył, to muszę przyznać, że Jakub Żulczyk jest pisarzem. To nie jest, to nie jest jakiś rzemieślnik literacki, który, który wytwarza czytadełka. To, to jest rzeczywiście coś. On tutaj stworzył świat, właśnie jak już mówiłem, niezwykle sugestywny. Jednocześnie opracował go artystycznie, bo widzimy tutaj widzimy tutaj jednak nawiązania do może nie awangardowych, ale jednak takich postawangardowych technik pisarskich, jak choćby ta wymienność narratorów, co jednak żółczykowi nie do końca wyszło, bo widzimy tutaj ewidentnie że on ma talent do y, przedstawiania bohaterów męskich i to tak jak to się mówi nieudaczników y, którzy budzą nasze politowanie mm. y, czasami też przerażanie y, natomiast właśnie ta wspomniana Justyna y, jako narratorka y, niestety i tak, ze swoim słabo tym wygląda. mimo, że jest bardzo ciekawą bohaterką. Właśnie postać. ona, jako bohaterka, jest ciekawa, natomiast jako narratorka jest nieprzekonująca. I on nawet ucieka się do takiego podstępu, że zamiast pisać w pierwszej osobie, zaczyna pisać w drugiej, jak gdyby zwracając się do niej, no ale to nie poprawia wcale sytuacji. Drażniące są też nawiązania, niestety, właśnie do literatury takiej popularnej gorszego typu i niektóre sceny, jak chociażby scena Wigilii, no to, to jest coś przepisane ewidentnie z jakichś amerykańskich komedii romantycznych, kiedy wszyscy mówią sobie kocham cię. No, na samym końcu dopiero sobie mówią. No tak, na samym końcu, ale to jest, to jest taki chwyt, który można uznać za ironiczny, ale niekoniecznie. Prawdopodobnie akurat w tym momencie żółczkowi chodziło o osiągnięcie pewnego <kluznią> efektu wzruszającości. <kluzni> I co ciekawe, podobnie nie wychodzi mu opis, opis gwałtu, czyli to najbardziej jakby dramatyczna scena, gdzie on. Bo on, jak już też wspomniałem, on się posługuje tym językiem telewizyjnym. Wszyscy bohaterowie tutaj. Jest wyją scenarzystą zresztą też. No właśnie, że... jest scenarzystą serialowym. serialowym zresztą Serial język wszystkich bohaterów jest taki sam. To zresztą ten sam zarzut, który miałem do Gogoli. No ale ci bohaterowie ale... są też podobni. Oni są właściwie z tego samego środowiska. Może poza Mikołajem i Justyną, którzy reprezentują no właśnie, powiedzmy środowisko powinien, inteligenckie. To jest jakiś kontrast. To ci... Oni przyjeżdżają z zewnątrz, ci, ci tam cały czas siedzą, a wszyscy mówią. Nie, no trochę, je, trochę język Mikołaja i Justyny jednak różni się od to. to Wszystko to, tak, w... to wulgaryzmów jest no tam Wyłamuje się w z tego ten, ten król cygan który rzeczywiście mówi taką polszczyzną nieco łamaną, ale poza tym właśnie od strony językowej można by tutaj trochę zarzucić. To, to, był też, to był też właśnie zarzut części czytelników, że gdyby wyrzucić wszystkie wulgaryzmy z tej książki, to by zostało 400 stron. Ale właśnie, czy on czasem nie przesadził w tym opisie patologicznej, patologicznych relacji rodzinnych w obrzydliwej, okropnej mieściny, czy, czy nie poszedł za daleko? Znaczy ja tutaj muszę, muszę wrócić do tego, o czym Państwo rozmawialiście, ponieważ mam wrażenie, że troszeczkę się skupiamy na takich jakichś niedoróbkach, natomiast to jest fantastyczna powieść, wciągająca od pierwszej strony, i, i myślę, że mimo że ona przeraża objętością, to tutaj nie ma ani jednej zbędnej strony. I też um, mamy tutaj do czynienia z narracją pierwszoosobową, pokazywaną wieloaspektowo, ale momentami ta. Wieloosobowość, i pierwszoosobowość jest prowadzona tak, że powstaje nam taka figura dziwnego, absurdalnego bohater, narratora wszechwiedzącego, ponieważ żeby zrozumieć fabułę, musimy wracać do wątków, które pojawiły się wcześniej. I to rozedrganie fabularne ma, jest kompatybilne, jest bardzo spójne z próbą ukazania takiego właśnie rozedrganego bohatera, bohatera współczesnego, którym jest i Mikołaj, i Justyna. Oni są przedstawicielami pokolenia tych trzydziestokilkulatków i oni są tacy właśnie rozadrgani. I ta linia fabularna i ta narracja prowadzona jest z tego powodu właśnie w taki sposób. I no, gdyby sprowadzić tę powieść tylko i wyłącznie do tej płaszczyzny fabularnej, wydarzeń, że jest to thriller, jest to kryminał, coś pomiędzy kryminałem a thrillerem, to byśmy ją bardzo skrzywdzili, ponieważ tutaj też wielkość tej powieści polega na tym, że cokolwiek by oni. Nie powiedzieć, to cały czas mamy wrażenie, że to za mało. Mamy, ale wracając do pytania o, o tą dawkę zła, no niewątpliwie jest to również powieść obrazująca anatomię nie miasta, nie każdego miasta, tylko małego miasteczka i tego, co taka mała społeczność może zrobić z jednostką. Jest to również powieść o tym, że tak naprawdę niemożliwe są powroty albo stawiające. Pytanie bez odpowiedzi, czy, czy powroty są możliwe, czy powroty do świata poprzedniego, do społeczności, z której kiedyś tam się wyszło przed inicjacją a mentalną, nie są zawsze za jakąś cenę, cenę zbyt wysoką, by ten krok podejmować, także. Rzeczywiście tę książkę można czytać w kilku warstwach, bo można ją czytać po prostu jako powieść sensacyjną i kryminał i myślę, że też można się dobrze, dobrze bawić, bo rzeczywiście książka jest wciągająca, trudno się od niej oderwać. Natomiast dla mnie tak 300-400 stron jednak można by usunąć, ponieważ tutaj jest sporo powtórek. Te wątki się powtarzają, zapętlają. No to są powtórki właśnie, co? które umożliwiają te, te powroty, o których pani mówiła. E, e, oczywiście, że tak, ale one jednak mogłyby być bardziej skondensowane. Ja uważam, że, że spokojnie ta książka nie musiałaby mieć prawie 900 stron, tylko no powiedzmy 450. Tu jest I jeszcze, to jeszcze jeden ciekawy aspekt w tej książce, że następuje tutaj odwrócenie pewnej konwencji, która już się w prozie polskiej dosyć zadomowiła. Mianowicie takiej konwencji, że chłopak bądź też dziewczyna z prowincji przyjeżdża do Warszawy, i właśnie Warszawa jest tym siedliskiem zła, które ją bądź jego zabija. To choćby Mirosław Nachacz jest, jest przykładem, przykładem kogoś takiego. Natomiast tutaj właśnie bohaterowie z Warszawy przyjeżdżają na prowincję, i nagle Warszawa wydaje im się jakimś rajem, z którego zostali wyrzuceni. Oczywiście, no, chociaż to środowisko warszawskie też nie jest tak bezkrytyczne. Nie jest bezkrytycznie pokazane. pokazane, ale się okazuje, że ta prowincja jest jeszcze gorsza. Mamy głos tutaj z sali. Także też bardzo Państwa zachęcam. Nie wiem, czy, czy sobie sali Państwo. zwrócić państw? uwagę na, na to, że taka kwestia tego, tego odwrócenia, czyli prowincja zła. I siedlisko wszelkiego zła, to już możemy obserwować w ciemno, prawie noc Joanny Bator, gdzie też jest dokładnie taki sam obraz Wałbrzycha. Bohaterka Bardzo przy... słuszne odwołanie, Bohaterka te książki przyjeżdż... mają wiele wspólnego. Bohaterka mm. przyjeżdżając do, do Wałbrzycha z Warszawy, widzi coś strasznego, samo zło, siedlisko zła. Hmm. Jeszcze yy, wspomnę o jednym aspekcie, że jest to powieść o sensie zemsty. I to, co mi się w niej naprawdę podoba najbardziej, to jest to, że jest to zemsta udana. Bo zazwyczaj mamy. Czyli nie zdradzajmy, nie zdradzajmy wszystkiego. Zdradzamy mówmy wszystkiego. w sposób taki. taki. mówmy w, w sposób zapalowany, ale. przyjemność czytania. Zazwyczaj właśnie, no, zwłaszcza w tym kinie amerykańskim, mamy do czynienia z, z takim dobrym bohaterem, który Prudy usiłuje kary. pomścić. Wbrew prawu. I tutaj masz... Brew prawu. Tutaj mamy do czynienia z, z czymś takim, tylko że zazwyczaj właśnie ten bohater ponosi klęskę w celu pozostania dobrym bohaterem. Tutaj natomiast ta zemsta jest w gruncie rzeczy udana, a bohaterowie, mimo wszystko, następuje taki paradoksalny happy end. I to jest taka, taka znowu konwencja wzięta z dramatu romantycznego, choćby ze snu srebrnego Salomei. Gdzie właśnie mamy do czynienia z nieustannym pochodem makabry? Ale jednak na końcu dochodzi do jakiegoś słodkiego happy endu i wszyscy są szczęśliwi. Znaczy Bo ja bym się nie, tak nie do końca zgodziła, że to taki jest słodki happy end, ale, ale myślę, że... że on że nie to... jest słodki oczywiście. Mm. Jak mówię, jest paradoksalny. I jest i paradoksalny, ale tak, nie, tak, nie tak, wiem, tak. czy jest to happy end, ale mm. to Ale to jest happy end. Ale jest zaskakujący tak, zaskak i tak. myślę, że dlatego nie możemy tutaj tego mm. zdradzać. I że się przewidujemy jeszcze... zakończenie w przypadku mm. kryminałów. Często przewidujemy, natomiast to jest to jest nieoczekiwane. Trochę mi to też przypomina dzikość serca Davida Lynch'a. Jest to, jest to książka nieco linczowska, właśnie ta, ta cała przesada, która się tutaj pojawia, ona jest, ona jest wzięta z estetyki Lynch'a. Czyli nie jest to powieść realistyczna, nie możemy sobie wyobrazić świata, to w którym rzeczywiście tak takie rzeczy by się działy. Ale to jest właśnie tak skomasowane, żeby, żeby wywołać efekt, no znowu przepraszam, ale nieco groteskowy. To znaczy... celowe jest też nagromadzenie oczywiście tych wulgaryzmów, to też jest efekt czy zabieg zamierzony. No tak, tylko że właśnie przy tym nagromadzeniu wulgaryzmów później ta scena najbardziej dramatyczna, ona już nie zaczyna śmieszyć, nas, bo już tych tak. wulgaryzmów tak, jest tak dużo i one dotychczas też występowały tak, tak, że, że przestają właściwie... działać. No, to, to jest ten problem. Te, to prze, przerysowanie tej makabry momentami zahacza już o taką śmieszność. Rzeczywiście tak, jest, ale z żółczykiem jest trochę, ja mam taki problem, jak ze Szczepanem Twardochem. To znaczy, te kolejne książki są bardzo dobrze przyjmowane i w jednym i w drugim przypadku przez krytykę, obojętnie z której, z której strony, e, ponieważ wszyscy dopatrują się w nich. Y, 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 tematów głębszych niż sam gatunek popularny taki kryminał czy thriller. Czyli w przypadku Żulczyka byłoby to właśnie na przykład losy pokolenia współczesnych trzydziestolatków z kredytem albo na przykład prowincjonalna rewolta, gdzie część społeczności potrafi się jakby porozumieć, żeby coś w swojej miejscowości zmienić, bądź też właśnie książka o dojrzewaniu w pewien sposób. I chciałem zapytać, nie wiem, o, o proporcje, czy o to, jak, jak państwo to oceniają, czy rzeczywiście przede wszystkim Żurczykowi w tym przypadku udaje się połączyć no, popularną konwencję z poważnymi tematami? No... Y ja tutaj będę się upierać, że tej książki, znaczy robilibyśmy krzywdę tej książce, gdybyśmy czytali ją tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę te aspekty, o których tutaj pan przed chwilą wspomniał. Wydaje mi się, że ona się robi ciekawa na płaszczyźnie tych pytań, pytań otwartych, o których już częściowo wspominałam, bo jest to oprócz jakby tego pytania o inicjację, kiedy dokonuje się tak naprawdę inicjacja, kiedy człowiek może powiedzieć, na pewno, że jest dorosły. Pytanie, czy warto wracać, czy możliwe są powroty. Pytanie, czy to prawda, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. No, bohaterowi udaje się wejść powtórnie do tej samej rzeki. Pojawia się nawet klon w postaci bohaterki, jakby partnerki, prawda? Nie będę tutaj zdradzać szczegółów. No, okazuje się, że się da, tylko za jaką cenę. Więc. Oprócz fabuły, która jest wciągająca, o tym już mówiłam, istnieją tutaj takie miejsca niedopowiedziane, niedookreślone, pytania, które warunkują o wartości tej, tej powieści. Zresztą sam Żulczyk w jednym z wywiadów powiedział, że pytania, i zresztą to się pojawia gdzieś tutaj w obrębie... Tej linii fabularnej, że pytania, na które istnieje odpowiedź, to nie są prawdziwe pytania. I dla mnie ta powieść to jest powieść właśnie dotycząca takich pustych miejsc, na które nie istnieje jednoznaczna odpowiedź, albo człowiek próbuje sobie odpowiadać przez całe życie. Natomiast, natomiast pan pytał o. Drugie, drugie, no. Czy jedno czy, 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 czy udaje się to po prostu połączyć jedno z drugim? Bo dla mnie tak nie zawsze. To znaczy coś musi zostać płytko potraktowane i w tym przypadku ja osobiście uważam, że pewne tematy, których właśnie krytycy za to go chwalą, to jednak są bardzo powierzchownie potraktowane, ale właśnie przez to, że nie da się w powieści popularnej tego wszystkiego dobrze... Opisać, no, na, pewno, na pewno polega Żulczyk, znaczy nie udaje mu się nakreślenie postaci uleczonego narkomana, bo tutaj tak naprawdę mamy wiedzę o tym, że historia przeszłości bohatera to jest przeszłość związana z upadkiem i po tym później nie ma śladu, tak naprawdę to, to jest jakby mało wiarygodne. Natomiast inne kwestie, jak najbardziej. Chociaż jest tu dużo śladów autobiograficznych, o których też Żulczyk w tym wywiadzie mówi, ponieważ on sam on przeszedł odwyk, przeszedł terapię. Nie narkotykową, tylko alkoholową. Mam nadzieję, że nikogo nie zabił. Natomiast, natomiast więc powinien tutaj być wiarygodny. Ja myślę, że to jest taka książka. Chyba już pozostawimy Państwa z tymi otwartymi pytaniami. Tutaj jeszcze można by dorzucić pytanie o to, jak dzieciństwo, jak rodzice wpływają na nasze przyszłe życie. Bo on też jest bardzo naznaczony tą postacią. To też myślę, że tego nie zdradzamy, ponieważ postać ojca, który właściwie też jest oprócz. Mikołaja Justyny, bohaterem tej książki, jedną z najważniejszych postaci, ma wpływ nie tylko na Mikołaja, ale na Grześka, ale, ale mnóstwo też osób. Jest to tak silna osobowość, niejednoznaczna. I ja myślę, że tu też nie powiedzieliśmy o tym. To też jest siła tej książki, że on w ten sposób tych ludzi pokazuje, że oni są tacy niejednoznaczni i możemy patrzeć na nich z różnych stron poprzez właśnie tych. Pokazanych tam uczestników tej akcji, bo to nawet nie, nie są bohaterowie postaci pierwszoplanowe, drugoplanowe. Rzeczywiście jest to ciekawa konstrukcja książka, o której się myśli. O, kiedy się przestaje ją czytać, jednak ciągle chodzi to po głowie. Myślę, że na pewno to jest jej wartość i siła. Czy Państwo jakieś tutaj mają uwagi, pytania? Pewnie być może znają Państwo serial Belfer czy inne powieści Jakuba Żulczyka. O, pani tutaj, pani tu chciała zapytać. Ja tylko jednym zdaniem jestem mniej więcej, no już za połową, 500 stron przeczytałam. Jest to moja pierwsza powieść Jakuba Żulczyka. Jako osoba urodzona w 1989 roku, więc de facto w pokoleniu no troszeczkę młodszym, rówieśniczka, niż to, autora. o którym on pisze, ale w miarę rówieśniczka, jestem trochę zawiedziona, bo ten zabieg, o którym Państwo powiedzieli, czyli między innymi nagromadzenie wulgaryzmów, dla mnie jest zbyt... Sztuczny, tak bym powiedziała. Ja rozumiem, co, znaczy, nie jestem w stanie się domyślić, co autor chciał przez to osiągnąć, natomiast wcale mnie to nie przekonuje. Podobnie jak zauważyłam kilka takich niedoróbek, ale to może wynika już z redakcji, z korekty. Bo mam chyba pierwsze wydanie tej książki, gdzie są takie ewidentnie błędy typu biometr zamiast biometr. Ja myślę, że to chyba takie... celowe jest, też to zauważyłam. E... Takich błędów Właśnie jest więcej. Ja sobie no I to wymagowała. mnie w ogóle, to mnie, tak? w ogóle nie, no nie przekonuje mnie ta powieść. Jestem zawiedziona autorem i no nie wiem, czy sięgnę po. Wcześniejsze powieści czy po kolejne, bo no, myślę, że dobre do końca, bo nie lubię zostawiać rozpoczętych książek. Znaczy tu warto ze względu na ale, to zakończenie. No właśnie, które jestem tak. To Chyba znaczy, tak. była mnie wciąga, bo jestem ciekawa, jak to się skończy, ale no, hmm. samym czytaniem nie sprawiam jakiejś wielkiej przyjemności. Ale to rzeczywiście jest taka też książka, bo ja nawet miałam taką pokusę, nie ukrywam, że może tak przelecę i pom pom pominę trochę, ponieważ już mi się to dłużyło, ale rzeczywiście to trzeba wszystko przeczytać. Nie wolno nie, nie, nie można, nie. Rzeczywiście zgadzam się, że nie wolno pomijać, także trzeba przebrnąć przez te 900 stron i myślę, że warto. Warto? Bardzo warto. Bardzo, bardzo. I teraz z kolei zupełnie inna książka, mimo też, że związana z naturą, bo właściwie tak się, tak się złożyło przypadkowo, że te wszystkie książki, właśnie o czym Pan Dariusz już wcześniej mówił, jakoś dzieją się na prowincji. Ważne są tutaj lasy, jeziora, takie okoliczności przyrody. I tak też jest w przypadku 17 zwierząt Roberta Pucka.

który urodził się w 1959 roku, czyli jest znacznie starszy od poprzednich dwóch dwojga naszych autorów, którzy są tak w okolicach trzydziestki. Robert Pucek tłumacz i outsider, mieszka w lesie, gdzie są i pająki, i kruki. I właśnie jego poprzednia książka, Pająki pana Roberta, była nominowana do Nagrody Konrada i Nagrody Literackiej Gdynia. A w 17 zwierzętach, których tak naprawdę nie ma 17 znajdziemy opowieści o między innymi wiewiórce, słoniu, bizonie, wilku, krokodylu, małpach czy pszczołach, które są tak naprawdę pretekstem do rozważań filozoficznych, rozważań o naturze bytu, ale też miłości, samotności, śmierci. Autor pisze co niezwykle, co niezwykle ciekawe między innymi na przykład o kopulacji wszy i ślimaków, ślimaki. Tu możemy się w wielu takich biologicznych pewnie bio, biolodzy wiem, że są na sali się z tym nie zgodzą, ale możemy przeczytać właśnie o ślimakach, że są obojnakami i o tym, jak, w jaki sposób się rozmnażają. Pucek cytuje też Arystotale, na przykład Arystotelesa, Lajbnica, też pisarzy, Herte Müller, Borgesa, Fuentesa czy Miłosza zagląda do średniowiecznych bestiariuszy, bestiariuszy. Ale mam właśnie wrażenie, że oprócz takich świetnych tekstów, jak ten tekst o samotności ślimaka, że czasami tych cytatów jest zbyt dużo i że autor zbyt epatuje tą erudycją i trochę mi jest właśnie tych cytatów też z filozofów za dużo. Rozbija to jakby ciągłość tej opowieści, czy tych poszczególnych opowieści. No, niewątpliwie tak zgodzę się tutaj z tym zarzutem, ponieważ to, to ciągłe odwołania do filozofów, do antropologów, do jakiejś historii kultury Stają się tak naprawdę takim ładunkiem przeważającym. I w pewnym momencie wydaje mi się, że całość jawi się jako mało spójna, bo z jednej strony mamy do czynienia ze stylizacją na kogoś w rodzaju mędrca, mędrzec, który właśnie zaczytany, siedzi w swojej samotni, zaczytany w księgach mądrych. Z drugiej strony, pojawiają się takie opisy patujące. Może nie epatujące, ale nawiązujące do sfery seksualności, więc y, albo mędrzec, albo to no nie, nie przypadkowo tak. wspomniałam o tych to jest, scenach. Właśnie. To jest takie troszeczkę dla mnie niespójne i nieprzekonujące, natomiast w, oczywiście Pucek ma łatwość snucia tej narracji, to, to również jest narracja ustna. A w pewnym momencie dajemy się porwać tej narracji, urokowi opowieści Pucka. Ja tutaj zwróciłabym jeszcze uwagę na taką, taki element, on się pojawia tutaj, pani zresztą też wspominała o tym w notce biograficznej, mieszka w lesie, gdzie pająki i kruki. Brzmi to prawie jak ubilones, tam gdzie lwy, czyli w jakichś miejscach niedostępnych, prawda? I to jest ciekawe i to jest tutaj ciekawie realizowane, że narrator, autor ma świadomość tego, że w momencie, kiedy człowiek zaczyna, człowiek, narrator, bohater, bo to też konstrukcja narratora pierwszoosobowego bardzo często się pojawia, w momencie, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że najlepiej czuje się we własnym towarzystwie, to gdzieś zaczyna to zahaczać o, o szaleństwo i, i no Ten, jest to ja, widoczne w tej opowieści. Tak. Ja oczywiście tak nie chcę tak, tutaj tak, tak, zdradzać tak, 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 tego, co moim zdaniem najciekawsze. Natomiast. Jest to ciekawe, jest to ciekawa figura, ciekawie No Znaczy, jest mnóstwo wiadomości przemyconych przez niego, oczywiście o tym świecie i zwyczajach zwierząt. Ale wydaje mi się, że nawet za mało jest tych jego obserwacji. Jednak on tam wśród tej natury żyje i pojawiają się te ćmy, oczywiście też z odpowiednimi cytatami, ale właśnie zbyt mało jest takich dla mnie autorskich opowieści, a za dużo. Tych, tych cytatów filozoficzno-naukowych. W, w tej chatce na skraju. Rasy. Bo Mniej biologicznych, prawda? Bo tu Czy, też o tym porozmawiamy, jak to wygląda z punktu widzenia. W tej chatce biologii. jest naprawdę spora biblioteka. To nie jest mała chatka, tylko to jest tam są same regały z książkami. Dom tak, no tak. Ale trochę właśnie za mało tych, tych, tych zwierzaków, a za dużo filozofów. No, można by powiedzieć, że czym dla Żolczyka wulgaryzmy, tym dla Pucka cytaty. Przy czym ja tutaj chciałbym go jednak trochę wziąć w obronę. On, jedna, bo on przede wszystkim dąży do połączenia przyrodoznawstwa z naukami ezoterycznymi. Mhm. I to jest, to jest jego główna ambicja. I, I to jest oczywiście przeprowadzane w sposób bardzo popularny. Także. Jak zresztą mamy w, w literaturze polskiej takie dwa nurty esejistyki. Jest esej intelektualny, który powiedzmy, że reprezentuje Witold Wilpsza, czyli esej stawiający rzeczywiste problemy, problemy intelektualne. I jest esej przyjemnościowy i to jest taka linia Herbertowska, od Zbigniewa Herberta. No do którego czyli, się też zresztą odnosi. No i właśnie Pucek się ewidentnie właśnie, odnosi i, do Herberta. W pająkach, zwłaszcza w tej książce mm. o pająkach. Mhm. On naśladuje Herberta, i to są eseje w zasadzie popularne, ale też z nim popularyzatorskie. Tak, ale, ale jeśli chodzi o ich formę i ich wyraz, to one mają ten popularyzatorski charakter, a jednocześnie jego interesuje to, co w, przyrodo, w przyrodoznawstwie jest ekscentryczne. Czyli nie interesują go racje. Tylko interesują go ciekawostki. Tak, ale te ciekawostki właśnie nie do końca wybrzmiewają. Właśnie mnie trochę tych ciekawostek zabrakło. Poprzez to, że, to, że on stara się to robić w taki sposób właśnie pozując na takiego mędrca, eks Może Problemem jest to, że te zwierzęta są tutaj, jak zresztą sama wspomniałaś, są traktowane pretekstowo. Mnie w ogóle no właśnie, brakuje tutaj no zwierząt. Właśnie, a szkoda, brakuje, tak. Bardzo często mamy tutaj takie rozdziały, bo ta książka jest nierówna. Są tu wspaniałe fragmenty i są fragmenty no właśnie... Porywające, tak. No właśnie, choćby ten o wilku. To jest, to jest cudowna w sprawie, tak. parabola. W ogóle od początku do końca świetnie przeprowadzona. A właśnie ten, Gdzie ten rozdział... Gdzie pojawia się prababka też tak, A ten rozdział o ślimakach jest w zasadzie... No, no, on też jest efektowny. <laughs> on jest efektowny, ale, ale właśnie nie głęboki. Tak, tak, ale mnie, tak, ale mnie się na przykład hmm. to podobało właśnie, że on tam niczego nie udaje i, i, i mówi od siebie. Chyba Wiedza, mamy głos. Z, yy, mamy w sali głos. jeszcze do, do Pucka. Tutaj no pan. też jest ten rozdział o taki bardzo erudycyjny, o operle. Też nawiązuje no do choroby. Tam jest to ciekawe, nie ma nawiązania do słowa Miłosna. Yeah, nie, no yeah, jest, <laughs> no, ale nie wprost. No jest, takie jest, jest, lecz jest, jest, bo jest też cytowany wśród. Ja sobie pozwolę zwrócić uwagę, że ta książka, jeżeli chodzi o sposób opisu przyrody, pod względem podejścia, cofa się o ładnych kilka stuleci, ponieważ do okresu oświecenia. Począwszy od antyku, przez wszystkie te bestiariusze z Rochester, opisanie świata Brunetta Latyniego, sprawę stawienia stawów i całą literaturę zoologiczną, łącznie z naszym krukiem, który już jest w zasadzie pozdoświeceniowy, nie było rozdzielenia opisu przyrody od, od spraw etycznych, filozoficznych i jakichś takich dotyczących wartości. I to my jesteśmy przyzwyczajeni, że albo mówimy o przyrodzie, Albo wtedy ją traktujemy dosłownie technicznie, albo mówimy o wartościach. Wtedy przyroda jest takim wiszącym gdzieś w przestrzeni dekoracją. Tymczasem tutaj Pucek wraca do tego antycznego, starego podejścia do przyrody. I, i prawdopodobnie stąd jest ta, to nagromadzenie cytatów, bo on odwołuje się do bardzo bogatej, ale wypartej z naszej świadomości mówienia o przyrodzie tradycji europejskiej. No, bardzo słusznie Pan powiedział, tak. To, to Zresztą... Ta ilustracja tutaj bardzo dobrze pasuje do, do tej książki. Tak, bo to jest wieloryb, który, jeśli się pójdzie do muzeum, to się nazywa Naturalisze z Muzeum bodajże w Wiedniu. Tam są XIX-wieczne, wypchane zwierzęta. I one mają wyrazy twarzy właśnie y, specjalnie ukształtowane tak, żeby list właśnie był chytry, żeby sarna była niewinna, i tak dalej, i tak dalej, od czego już teraz odeszliśmy. Y, I jeśli chodzi o poprzednią książkę poświęconą pająkom, to mnie tam przeszkadzał, przeszkadzał ten chwyt antropomorfizacji. Bo Pucka ewidentnie fascynują rozmaite właśnie problematy moralne, na przykład miłość matczyna i on tam cały czas posądza te pajęczyce o bardzo rozwiniętą tę cechę. Natomiast tutaj w 17 zwierzętach już właśnie nie dochodzi do antropomorfizacji, tylko właśnie dochodzi do mityzacji tych zwierząt. One, one nie są obserwowane tylko... Tylko są wyczytywane i stanowią preteksty do, do rozważań już absolutnie poza, poza zoologicznych, przynajmniej w, w naszym dwudziestowiecznym rozumieniu. Czego zresztą kulminacją jest ten rozdział o ewolucjonizmie któremu Pucek się ostro przeciwstawia. Tak, on całkowicie odwraca teorię Darwina. Tutaj tworzy coś w rodzaju własnej historiozofii, czy też nawet antropologii. I jakby łącząc to wszystko, biorąc pod uwagę ten teizm, do którego się odwołuje Pucek, odwrócenie teorii Darwina, Pucek wierzy, że to, co niższe, może powstać z tego, co wyższe – i wpisując w to wszystko jeszcze tą jego historię, bo zgadzam się, że jest to bardzo oszczędnie dawkowane, ale pobrzmiewa w tej powieści również historia osobista i to jest jakby najciekawsze. I odpowiadając na to pytanie, gdzie jest to 17 zwierzę, no, mnie się wydaje, że. On sam jest tym siedemnastym zwierzęciem, którego brakuje i do czego on się oczywiście tutaj nie przyznaje. Natomiast nie będzie to chyba nadużyciem, gdyby, biorąc pod uwagę ten związek głównego bohatera, narratora z naturą, potraktować tak figurę, właśnie autora i narratora, że to on jest tym siedemnastym zwierzęciem, o którym czytamy. Tak, no to w, tu w nawiązaniu do tego, o czym pani mówi, dobry jest też ten rozdział i tekst o małpach gdzie właśnie odwracanie teorii Darwina się pojawia także tak naprawdę to małpy od nas pochodzą a nie my od małp ale też wszystkiego zdradzać nie będziemy czy państwo jeszcze chcieliby zabrać głos czy może już później po skończeniu tej oficjalnej części naszej rozmowy ale bardzo prosimy mikrofon jest na sali To w takim razie myślę, że może będą Państwo zadawać pytania już bezpośrednio krytykom. Bardzo dziękuję za uwagę. Bogusława Bodzioch-Bryła, Adam Wideman, Dariusz Kawa. I Katarzyna Fortuna. I zapraszamy na kolejne wakacyjne wydanie Sądu nad Książką 23 sierpnia. Również tutaj w studiu imienia Romany Bobrowskiej. Bardzo wszystkich Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo. Radio Kraków